Yo, siemano, ja jestem Yoshi Fan Gaming. Witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj robię unboxing soundbara Razer Leviathan V2X. Jest to soundbar firmy Razer. Właśnie dzisiaj do mnie przyszedł. I też już nie będę użyć tych głośników z 2001 roku, dlatego że dzisiaj go A więc wypakowuję go i tak. Oczywiście najpierw ten. Wypakowujemy go. Co dostajemy? I dostajemy takie czarne pudełko w środku. Otwieramy. No i wyciągamy. Hop. Op. Tymczasowo odłożę. I co my tu? I dostajemy. I w środku dostajemy. Wyciągamy oczywiście. I w środku dostajemy soundbar. Dokładnie tak. Tu jest port USB na dźwięk. Pięknie, tutaj pasek LED. I tak, teraz do zestawu dołączyli kabel USB. Jest to kabel USB typu C. USB-C. I tak, dostałem także mini instrukcję. W środku oczywiście naklejki. I tak. Teraz ten. Czas na konfigurację. Teraz tak. Podłączam oczywiście soundbara do USB. No dobra, więc jest. Teraz soundbara podłączamy do portu na płycie głównej, ale ja najpierw odepnę głośniki od głośników z 2001 roku, bo Windows coś tam zainstalował jakiś od Creative'a coś, więc ja to muszę odinstalować. Tymczasowo przechodzę i ja wam pokażę, jak to zrobić. Dobra widzowie, żeby to zrobić, producent programu zaczął całe zrobienie to w trybie awaryjnym, więc nazywa się DDU. DDU Display Driver Installer. OK. Dobra. Dobra, zamknij. I tak, wybierz typ urządzenia dźwięk. Jest urządzenie Sound Blaster, ten Creative. I teraz usuń wszystkie sterowniki i wyłącz komputer. Klikamy. I on nam teraz to zamknie wszystko. No dobra, widzę, tak więc jestem. Soundbar podłączony. Oczywiście musiałem użyć przejściówki z USB-C na to zwykłe USB. I ja sobie podświetlenie tutaj ustawiłem. I wam po... I teraz wam pokażę. No i tak oto to w nocy wygląda. I teraz wam pokażę, jak działa. Otóż jak zmienić to podświetlenie. Czyli dobrze, czekajcie. Dobra, przychylenie. No i tak. Już tutaj mam
Razer, program Razer Synapse. Zainstalowałem. Zabawał się, może. I tak. Temu możecie wszystko od myszki, dźwięku, czy tam chcecie. Osmat, wszystko macie. I tak, tutaj jak otworzycie, to macie podłączone urządzenia. ASRock to u mnie jest podświetlenie od chipsetu płyty głównej. To otworzyłam płytę ASRock Fatality B450 Gaming K4. I teraz. Oczywiście wchodzę sobie w program w studio i na przykład dam sobie na soundbara, dam sobie zielony static. Oczywiście program Razer Synapse możecie pobrać z oficjalnej strony Razera. Ale też instalacja programu pewnie instalacja programu zacznie się od razu po uruchomieniu, po podłączeniu sprzętu do komputera. Jeżeli tak się nie stanie, no to pobierzcie go z Razera. Tak, static, hop. No i na przykład na stack. Na słuchawki dam sobie czerwony. Też static. Tutaj dam sobie no, na przykład niebieski. Na myszkę zielony. Bo tutaj można użyć jednego w ogóle. Na klawiaturę dam sobie turkusowy. Klikamy save. No i ten. I teraz nam się zmieniło podświetlenie. Bo jak już wam tu pokażę, to tutaj soundbar mi się na zielono zaświeci. Klawiatura na niebiesko. Czekaj, czekaj. Cii, nie teraz. Wejdź. Kostek, co ty robisz? Nagrywam. Cicho. Ale co nagrywasz? Film. A po co? Na YouTube'a. Cii. Dobra, więc tak. Podświetlenie, jak widać, się nam zmieniło stojak na czerwono. Tutaj na zielono, niebiesko. Się nam pięknie tutaj wszystko zmieniło. Ale też także ten. Możemy sparować. Tak, także na Bluetooth z telefonem. Więc tak, najpierw żeby mieć także podświetlenie Razer Chroma RGB, pobieramy aplikację na telefon na Razer Audio. To jest na Bluetooth. Razer Audio. To jest, ona także jest na iOS-a. Klikam otwórz. Telefon krążony to Samsung Galaxy A31. Teraz get started. Add devices. I tutaj musisz. I teraz tutaj musicie zezwolić. Uprawnienia. I teraz dobra, przyznaję wszystkie uprawnienia. To jest bezpieczna aplikacja. Zezwalaj. Dobra.
I teraz jak skonfigurować tego soundbara? Więc on tutaj szuka urządzeń, więc załączamy Bluetooth w telefonie. I obok przycisku Power do włączania jest także przycisk Bluetooth na soundbarze. O, i on tutaj właśnie szuka. I teraz... O, i teraz tutaj powinno być urządzenie... O, Razer Leviathan V2X. Łączenie. Powiąż. No proszę, dodało jak widać. Leviathan. Teraz on... Klikam w to urządzenie. Nie? W telefonie i on nam to łączy teraz z urządzeniem, z naszym telefonem. Dobra, jest Chroma Effect On. Spektrum mam ustawione. Więc static zielony. Wave. Dałem sobie wave'a, no i pięknie. Static. Świetnie. Z telefonu także. Spektrum. Jest. Breathing. Pięknie, panie. Breathing, to działa. Teraz przetestuję tak z ciekawości dźwięk a pomocą telefonu. Wezmę sobie jakąś z no copyright sound. Muzykę jakąś bez ten. YouTube. NCS. No i dam se elektronomia Sky High. Wiesz, nieważne czy... Każdy jest pyszny, kruchy i rozpływa się w ustach. Wiesz, nieważne czy wybierze się lewego czy prawego. Każdy jest pyszny, kruchy i rozpływa się w ustach. Moja siostra ryczy. Kurde, to pięknie działa. Ludzie, to działa pięknie. Muzyka jak coś to... Żeby nie było praw autorskich. Dobra, tymczasowo no dobra ludzie, to działa pięknie. Ale gdy chcemy, nie chcemy już używać telefonu, wyłączamy po prostu Bluetooth. No i proszę. No i to działa. Więc nara, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, pa pa. Oczywiście najpierw urządzenie się włączyć. Wyłączam sobie urządzenie. I włączamy. Więc nara, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, pa pa.